Ależ, proszę pani, ja... Za wszelką cenę chcę mieć go u siebie. Halo, halo, cześć, siemana i witam wszystkich bardzo miło i serdecznie w kolejnym odcinku z Syberia 3. W ostatnim odcinku udało nam się przesunąć statek Kryształ bliżej lądowi, tak żebyśmy mieli możliwość wydostania zamkniętych Yukoli oraz ich strusi z niego. Posłużyliśmy się miejskim diabelskim kołem, tak, wizytówką parku Baranur, taką wizytówką a la Czarnobyl. I co? I kontynuujemy naszą przygodę. Na naszej drodze czuć jeszcze zimny oddech detektywa Kentina oraz Olgi Jefimowej i żołnierzy. No, teraz możemy wejść tutaj swoją drogą. No, ale chyba za wiele tutaj nie działamy. A tak z ciekawości. Moje sterowanie niech się trochę poprawi. Podeptamy, podeptamy. Co by nie mówili, że nas tutaj nie było. Okej. Aczkolwiek gra faktycznie chyba za bardzo nie chce, żebyśmy chodzili po tej platformie od koła. Ba, nawet nie chce, żebyśmy tam poszli. No dobra, to co, tam gdzieś mam iść? Dobra, jest widok na koło, które się... No w ogóle na statek upadło częściowo. No niedobrze, niedobrze. A strusie są tam w tyle, na tego statku. Musimy znaleźć teraz sposób, żeby dostać się na ten statek, bo do tej pory to przez ten pomost przechodziliśmy, a teraz ten pomost jest zniszczony, jest pod diabelskim młynem kołem. Także innej drogi musimy poszukać. Okej, Oskara też nie ma. To przez budynek może musimy wejść? No na pewno się troszeczkę nabiegamy w tym odcinku. A Yukole są może tutaj jeszcze w parku? W ogóle nawet przestał działać ten park. Zupełnie jakby elektryczność się zerwała. Może w wyniku właśnie zderzenia statku. Ani żywej duszy. Oskar, where are you? Yukola. Wszyscy tutaj się zebrali. Wow, a to kto? Kto to jest? Okej, to jest automat, ale się wystraszyłem, że... Kapitan Obo. Ale nie, nie. Ja raczej czegoś takiego by nie było. Są to zakopane automaty w piachu. Dobra, podejdźmy do grupy Yukoli, która się tutaj zebrała. Gratulacje, Kate Walker. Dzięki tobie możemy ponownie ruszyć w drogę. Dziękuję, Kirk. Bez pomocy plemienia w życiu nie zdołałabym. No właśnie, to chyba Oskar, tak. Część Yukoli go nie pamięta, albo w ogóle nie spotkała w drugiej części. Żelazny na nóg! Witam. A, nieprzyjemnie nastawieni. Ale w dwójce się z nim spotkaliście. Takie same nastawienie. Gaz!
tak to żelazny Big Knock na nóg? Jemu je Oscar. Big Espiritulu kulet. Espiritulu luk. Co im powiedziałaś? Metalowy przystojniak, a nie potwór. Nie niebezpieczny. Metalowy przystojniak? Metalowy przystojniak. A ja, Wasko, widzę, że Oskar naprawdę przypadł ci do gustu. Tylko Oskara charakter. Ale plemię potrzeba czas, by ufać. Najlepiej być Oskar spać w jurta szamanki. A, no ciekawe, ciekawe. Szamanka podrywa Oskara. Na pewno się ucieszy. A tymczasem pozwól, że pójdę uwolnić strusie. Niech wszyscy przygotują się do drogi. Takie buty. Ale faktem za wiele o tej historii złego ducha posiadającego właśnie twarz Oskara w tej części nie ma. W dwójce właśnie było to fajnie wyjaśnione. Bairtla, ty zbyt silny. Wichwarde Eunloket. Wszystkie strusie móc teraz wyjść. Dobra, to musimy uratować te strusie. To pytanie, czy my się dostaniemy tędy? Cały kryształ przeniesiony na ląd. No i bardzo przykre, bo spuścizna kapitana Obo tutaj jednak pozostanie. Rajcha. Ale wiecie, brakuje mi coś motywów muzycznych. Kate już zasiadła swojego. Naprawdę, jestem znakomicie przygotowany do wędrówki. Jurta szamanki bardzo wygodna. Metalowy przystojniak musi odpoczynek, jak dał plemię pomoc. Jak go popycha. O, ależ, proszę pani, ja... Za wszelką cenę chcę mieć go u siebie. Rozgrzeję. Zimne serce Oskara. No teraz jakiś motyw się pojawił. I idziemy przez podziemne tory. Metro. Żegnamy Katerinę. I żegnamy też park rozrywki. A za nami? Olga Jefimowa. Ich statek tu jest, ale gdzie Amerykanka i te przeklęte dzikusy? Nie uciekli daleko. Jeśli są na tyle głupi, żeby wejść do Paran. Promieniowanie rozwiąże problem za nas. W rzeczy samej. Cichutko przejdziemy pod nimi. Wojskowi, trafili na nasz tron. Myślą, że jesteśmy na powierzchni. Dobrze. Masz rację, Kate Walker. Ja... Kamlek, Kamlek, Jagapa. Kirk, popatrz tam. No, w ciemnościach nie doperza. Co to? Sprawdzę to. Poczekaj tu na mnie.
No i od tego momentu zmienimy scenerię. Od tego momentu będziemy poruszać się po bardziej takich ubiornych lokacjach. Być może samo miasteczko już było upiorne, aczkolwiek i perspektywa chodzenia po tym metrze jeszcze bardziej wprawia mnie w ciarki. Natomiast jak już dotrzemy do Olimpii, klimat się zmieni, będzie już bardziej taki zbliżony z Syberii. Tu się czuję jak w jakichś, wiecie, katakumbach, w bunkrze. Czerwone ślepienie do perzy na nas patrzą. Pogoniły naszą Kate. Niestety strusie się boją. Będziemy musieli znaleźć sposób, aby wykurzyć gadzki. Zobaczymy, co Kirk ma do powiedzenia na ten temat. Cóż, więc mamy problem. Kolejne. Zauważyliśmy. Panna Kate Walker musi zrobić przejście dla Yukole. Nie obraziłabym się, gdybyś miała jakiś dobry pomysł, Ayahuasco. Jeśli panna Kate przestraszyć latające szczury, to polecą na zewnątrz. Dobrze, zobaczę, co da się zrobić. Dzięki, Kate Walker. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, zawołaj, a Yukole pomogą. Wasza pomoc jest nieoceniona. Podejdziemy do tej grupy. Strusi. Metalowy człowiek całkiem miły. Właśnie, gdzie metalowy człowiek? Oskar, czy ty jesteś tu ze strusiem? Tak słaba jest widoczność. Chyba to Oskar. A nie, to chyba jest Yukolka. Stoi sobie tutaj, dobra. I sama muzyka tutaj również się zmieniła. Wcześniej troszeczkę narzekałem na brak muzyki w momencie, w którym otwieraliśmy przejście dla strusi. Szmatka Yukoli. Kunuk Mak, panna Kate. Jak tam strusie? Strusie bać się wampirki. Więc zostać gdzie być. Nie ruszać się krok z miejsca, a być bardzo, bardzo głodne. Yukole szybko musieć mieć pastwisko. Spędziły trochę czasu w zamknięciu. I pewnie zjadły cały prowiant. Znasz jakiś sposób na przepłoszenie nietoperzy? Ja myślę, że... Wampirki one głupie być. Ty je wziąć postraszyć. Dziękuję za pomoc. No, za wiele nie pomagacie. W jaki sposób? Za wszystko musimy wpaść sami. Wszystko w porządku? Tuk, tuk, panna Kate. Ale wszystko lepiej, jak plemię znowu pójść w drogę. Dobrze. Zobaczę, co da się zrobić z nietoperzami. Do zobaczenia. Tuk, powodzenia, panna Kate. Dobrze. Jedziemy na górę tego peronu. No, możemy z większą liczbą koli porozmawiać. Widziałeś pewnie, że drogę zagrodziły nam nietoperze. Czy znasz może jakiś sposób na zachęcenie ich do opuszczenia swojego domu? Nie, pomysłu nie. No tak, oczywiście. Tak. Do zobaczenia. Nasz kowal mało rozmowny. Ale fajnie, że tutaj możemy wejść w końcu jakąś większą liczbę interakcji z Yukolami.
Od spojrzenia wampirki przychodzą ciarki. Damy sobie radę z wampirkami, tylko musimy znaleźć ten sposób, a ja muszę zmusić Kejdę, żeby właśnie tutaj zeszła, ponieważ znowu są lokacje tak mało trochę widoczne. I lokacja robi się bardzo, bardzo duża w tym momencie. Wow, nawet światło tak w tym miejscu zrobiło się ponure. Bać się małych wampirków. Cieszę się, że te ukole trochę rozchodziły się po tych kanałach. Gdyby ich nieobecność, to mam wrażenie, że morale gracza by spadły. Z nimi czuję się właśnie taką atmosferę, że nie jesteśmy sami, prawda? W tej lokacji. Tu są właśnie te tunele, o których mówiła Katerina, zalane przez wodę. No co my tutaj mamy? Glony. Okej. Zobaczymy, czy Jukole nam powiedzą coś o tych klonach. Również mamy plakaty. W takim właśnie typowo komunistycznym stylu jest ten dworzec. Mamy woda z jeziora. Katerina miała rację. Tak. Musimy uważać na tę wodę. Tutaj za wiele nie zrobimy. Ząb czasu też trochę pochwycił ten dworzec, jak widzicie. Korzenie. Tutaj Jukol się dorwał do korzeni. Bajer dla panna Kate. Patrz! Dobre drewno, Tuk. Ty je brać, Dardar? No... Dziękuję, to miłe. Bier. To się przyda. To się przyda. Okej. No i my teraz się troszeczkę pobawimy, słuchajcie, w rzemieślnika. Wrócimy mianowicie do stołu, przy którym pracował kowal. Tylko zanim to zrobimy... Okej, dobra. To jest wyjście. Nie tam. Kate, nie tu. Tutaj nic nie ma. Oprócz przerażonego Jukola, padającego w paranoję. Dokładnie tutaj. Nasz kowal chyba poszedł sobie odpocząć. A my możemy właśnie troszeczkę go okraść, że tak powiem. Mamy zapalniczkę, buteleczkę. Idealnie się nadaje do własnych projektów. Bez szans. Dobra. I teraz tak. Posiadając drewno, tą gałązkę, którą otrzymaliśmy od Jukola, nawet korzeń jest to nazwane w tej grze, przymocowujemy ją tutaj. Dostaliśmy szmatkę. Czy też ją zabraliśmy w sumie. Szmata Jukoli idzie tu. I kolejno... Mogliśmy użyć też szalu, ale to jest pamiątka, prawda, posarza. Mamy zapalniczkę, mamy buteleczkę, to chyba to. A ta sekwencja łączenia akurat jest przyjemna.
ubierzemy. Nie wiem, czy to glony miałem wziąć chyba. Zapalniczka. No zobaczymy, czy się uda. Mam nadzieję, że nic nie zepsułam. Myślę, że nie wiem, co z tymi glonami, ale... Wytworzyliśmy ogień. I spróbujemy przepłoszyć te nietoperze. Radioaktywne nietoperze. No właśnie, jak jesteście w tym momencie odcinka, kochani, to możecie napisać, dając o sobie znać, radioaktywny nietoperz, a przypnę wam serducho. Podejdziemy. Zobaczymy, czy się wystraszą ognia. Spalimy! No, patrzą na nas z góry. Brakuje tylko Batmana. Ha. Chyba nie mogę tu podejść, albo... Dobra. No, sposób niegłupi, aczkolwiek, prawda, szyby wentylacyjne są zamknięte, przez co nie uda nam się w ten sposób ich pozbyć, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Szukamy dalej sposobu na pozbycie się niechcianych gadzków. Zobaczymy, czy nam coś doradzą. Wiórta nie ma, miły metalowy pan. Panna Kate go widzieć? Ojej, czyżby Oskar uciekł? Kirk, ja... Widzę, że twoje próby przepłoszenia nietoperzy spełzły na niczym, Kate Walker. Masz inne pomysły, co z nimi zrobić? Nie za bardzo. Coś mi mówi, że jedyną drogą, którą te stworzenia mogą stąd uciec, jest przewód wentylacyjny. Tyle, że są tam jakieś kraty i obawiam się, że trzeba będzie wyjść i otworzyć je z zewnątrz. Czyli tam, gdzie wszystkie żywe istoty umierają w mgnieniu oka. Dasz sobie z tym radę, Kate Walker. Jestem pewien. Są z tobą duchy. Ach, dziękuję, Kirk. Od razu mi lepiej. Tak, dokładnie, kochani. Słuchajcie, o ile tu jest bezpiecznie, tak na zewnątrz tego dworca, panuje promieniowanie radioaktywne i... Nie, nietoperze by poubierały chyba gacki, chyba że już są już tak napromieniowane, że im wszystko jedno. Ale no, my za bardzo tam nie możemy się poruszać, chyba że jakiś skafander znajdziemy. Ale jest ktoś, kto bez problemu da sobie radę, a tym kimś będzie, jak się domyślacie, Oskar, który jest obok nas. Okej, okay, sprawdzę właśnie goglami. Poziom napromieniowania. Klaustrofobiczna atmosfera tego miejsca źle na ciebie wpływa. To wcale nie klaustrofobia, Oskarze. Rozwiązanie problemu nietoperzy znajduje się tam, na zewnątrz. A ja nie mam bladego pojęcia, jak się tam dostać. Promieniowanie przekracza wszelkie normy. Trzeba ci pomocy kogoś, na kogo promieniowanie nie ma aż takiego wpływu, Kate Walker. Gdyby ktoś taki istniał, rozwiązałby nasze problemy. Czyż nie? Wydaje mi się, że wystarczyłby XZ-2000. O, no właśnie. Myślisz, że... Serio? Chociaż doskwiera mi rdzawe zapalenie stawów, chyba sobie z tym poradzę, Kate Walker. Nie wątpię, że dałbyś sobie radę, ale tam naprawdę nie jest bezpiecznie. Nie sądzisz chyba... Obawiam się, że... Niestety, lista ochotników nie jest długa, Kate Walker. Jeśli nalegasz? Tak. Oskar bierze sprawy w swoje ręce. Swoją drogą nie masz zapiętej tej kurtki. Eksponujesz mimo wszystko swoją klatą. Ja byłeś taki nieśmiały, kolego. Przechodząc właśnie przez...
tę komorę bezpieczeństwa. Będziemy mieli możliwość sterowania Oskarem. I wydaje mi się, że to jest po raz pierwszy w historii, kiedy to mamy możliwość sterowania inną postacią niż Kate Walker. Chociaż krótka chwila, tak możemy poznać Oskara z tej nieco innej strony. Więc jest to bardzo ciekawe urozmaicenie. Oskar, który w poprzednich częściach raczył Kate Walker swoim miłym usposobieniem, charakterem oraz poczuciem humoru, w obecnej chwili jakby przewyższa swoje standardy. Przewyższa Oskar swoje standardy i robi rzeczy, których tak naprawdę nie był zaprojektowany. Fani serii Syberia albo osoby, które oglądały nawet u mnie może poprzednie dwie części, pamiętają, że w momencie, w którym prosiliśmy o Oskara, żeby nam pomógł, ten zawsze wymigiwał się powiedzeniem typowego Ferdynanda Kiepskiego, że no, nie ma takiego zawodu w tym państwie, tak? Nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. I cały czas pilnował głównie kolei do momentu, w którym, prawda, pociąg faktycznie przestawał być prawda, pomocny już. Pociąg Vorarlberga. Tym sposobem oto dostaliśmy się do skażonego promieniowaniem miasta Baranur, które, jak widzicie, opuszczone, zębem czasu nadgryzione, zuschnięte drzewa, a w górze... Wrogowie Kate Walker, powinienem się chyba pośpieszyć. Wrogowie. Promieniowanie widać na górze, ich nie dosięga. Chciałbym to kliknąć. No, mamy dość ciekawy pomnik przedstawiający być może założyciela miasta Baranur z dzieckiem. Ciekawe, w tej grze nie ma zbyt wielu dzieci, zwłaszcza w tak młodym wieku. W poprzednich częściach mieliśmy do czynienia z Momo, w drugiej części była jeszcze taka mała dziewczynka. Tutaj no, jedynymi takimi młodszymi osobami to jest Sara z Valsamboru. No i też wspominają Yukole, że prawda, pozostawiły część swoich rodzin na rzecz tej migracji. No, was w Baranur, tak się to prezentuje. Opuszczone. Ciekawe, czy tam na stację możemy się dostać ścisłą drogą. Okay, tam za bardzo nie. No tu jeszcze widać. Tam chciałbym podejść, o ile się da. Kruki swoją drogą, jeszcze radioaktywne tutaj latają. I też widać, promieniowanie nie jest straszne. Ciekawe, czy możemy spojrzeć właśnie. To chyba jest widok na jezioro albo na park. O, jest. Możemy się rozejrzeć, tak. Trochę to jest pomazane. Nie wiem tak naprawdę, czy to jest park. Ciężko stwierdzić. Przecież tam są też te reaktory. Ta fabryka. Okej. Jeszcze jest kolejne. Tu już troszeczkę inna perspektywa.
wygołocone lasy. Widok na jezioro. To wydaje mi się, że jest właśnie ten park rozrywki. A to te reaktory po prawej stronie. Jak na razie to nie widać żadnych zwłok czy trupów. Także o tyle dobrze. Jakieś porzucone automaty. Są pieski zardzewiałe. Mamy wóz strażacki. Zobaczmy, tam dalej będzie też trochę przerażający widok. O, są automaty właśnie. Niedużo, ale... ale są. Mamy barykadę stworzoną z aut. Tam w głąb już nie wejdziemy. Wydaje mi się, że tu musimy się dostać. Bank. Bier, hajsy. Granożyce mamy. Tu jakiś sklep z pamiątkami. Zrujnowane. Szkoda, że Oskar nie ma komentarza co do tych interakcji. Kate czasami też brak słowa. Będziemy musieli właśnie z wozem strażackim się pobawić. Z tej strony. Skar pobiegniesz? No, swoim powolnym krokiem to zrobi. Wejdziesz, Oskar? Wejdź. Lepiej nie robić tego przy zgaszonym silniku. Nie będę popełniał błędów jak Kate Walker. Okej. Czyli Kate popełnia błędy. Tutaj mamy rysunek strażatka, który ratuje Baranor przed wybuchem reaktora. To mi się nie przyda, to też. A co mi się przyda? Kluczyk. Zostawili go. No. Oskar też ma coś w swoim ekwipunku. Uruchamiamy. I podjedziemy bliżej, żeby dostać się do wentylacji. Żeby się otworzyła, dobra, jest. Pracusiu, wchodzisz. Musimy się dostać tam na górę. Chociaż nie wiem, czy czasem jeszcze nie musiałem tutaj uruchomić czegoś. A nie, jest panel tu. Okej. Nie wiem, czy jest.
trzeba to ustawić tutaj na dach. Dobrze, zrobiliśmy to chyba. Promywanie się tą dziurą chyba nie dostanie, mam nadzieję. Nie da się otworzyć. Krawędzie zostały przyspawane. Dlatego mamy nożyce. Uwaga tam na dole! Ostrze szli. Bo ktoś jeszcze oberwie. Nóżką puk puk? Czy rączką puk puk? A jednak chyba to nie spadnie w dół. Do środka, tylko na zewnątrz. Zrobiło to łobot. Czym niestety zwróciło uwagę agresorów. Agresywne pieski się zbudziły. Uciekaj mechanicznym psom, no tak. Mechaniczne pieski. Czemu nie jesteście takie dobre? Katarina oczywiście wspominała w poprzedniej części, że część z robotów mechanicznych robi się agresywna. Tu chyba nie zajdziemy. Zobaczymy, czy Oskar w ogóle będzie miał jakąś kwestię. Mięciutkie. No, no. Mięciutkie wieski. No, miał. Dobra. Czy tu trzeba coś zrobić? Wyciągnąłem wszystko, ale... No właśnie. Myszka, where are you? No naprawdę. Trzeba to zrobić takim ruchem, że aż mi brakuje, wiecie. Miejsca na biurku dla myszki. Kręcu. Woda się powinna już tam dostać. I bam! W końcu stwierdził, że wyskoczy pies. Wodą w niego! Przerażone uciekają z podkulonym ogonem. No i super. Jedyne, czego mi tutaj brakuje, to jeszcze jakiegoś takiego automatu, z którym Kate miałaby możliwość porozmawiać, który też chowałby się w Baranur. Jakiś taki opuszczony, jakiś taki przybity automat, który na przykład by pracował nad porządkiem w tym mieście. Myślę, że taka postać byłaby ciekawa całkiem. Taka na przykład też oczekująca na to, że kryształ zostanie wyciągnięty. Agresywne pieski jak najbardziej. Również robią swoje. No i co, kochani, tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o lokację. Wrócimy do Kate. I pomału będziemy kończyć odcinek.
Kate, czekam na nas. A jeszcze jest pytanie, czy Oskar będzie mógł się dostać do niej przez tą komorę. Stwierdzą, że jest prawda pod wpływem na promieniowania i tak dalej. Proces dekontaminacji rozpoczęty. Proszę pozostać na miejscu. Proces dekontaminacji w toku. Proszę pozostać na miejscu. Wystarczająca ilość jodu. Proces dekontaminacji przerwany. Niewystarczająca ilość jodu. Protokół kwarantanny rozpoczęty. Proszę pozostać na miejscu i czekać na ekipę interwencyjną lub uzupełnić ilość jodu. Oskar! Wielce irytujące. Musisz iść beze mnie, Kate Walker. Dam radę. Nawet nie ma mowy. Kate Walker, jestem naprawdę bardzo poważnie napromieniowany. W tym stanie stanowię dla ciebie wręcz śmiertelne niebezpieczeństwo. To raczej nie jest pożądane. Zrozum, nigdzie się bez ciebie nie ruszę. Muszę tylko znaleźć jeszcze trochę jodu. Jod nie leży tu na każdym rogu ulicy. Przestań być takim pesymistą. Pozwól mi działać, proszę. No dobrze, Kate Walker. No, zdziwiłby się Oskarze, ale leży. Jodem będzie... roślinka, te glony, które znaleźliśmy. Nimi uzupełnimy zapas potrzebny do wydostania Oskara z wewnątrz tej kapsuły. I bardzo się cieszę, że Kate nie pozostawia swojego przyjaciela w potrzebie. W końcu z nim ma bardzo długą, prawda, podróż. Dużo ich łączy. A już jedną, prawda, postać straciliśmy, kapitana Obo. Także kolejnej ofiary migracji strusi nie chcemy. No to robi swoje w tle. Trochę długo to robi się, ale... udało się? Maksymalna ilość jodu. Kwarantanna zakończona. Proces dekontaminacji rozpoczęty. Proszę pozostać na miejscu. Jód nas oczyści. Proces dekontaminacji w toku. Proszę pozostać na miejscu. Jak dobrze cię znowu widzieć, Oskarze. Tak, jak by to ująć, no... twój widok mnie nie smuci, Kate Walker. Idź z powrotem do Yukoli, Oskarze. Powiedz im, żeby się szykowali. Zaraz do was dołączę. Rozkaz, Kate Walker. Dobrze. Też Oskar jest uratowany. Trochę tak bez empatii się przywitał z Kate. Czy ja znowu muszę użyć pochodni? Zaraz się dowiemy. Strusie trochę chyba się przeniosły. Dobra, sama zapalniczka.
Udało się, gacki odleciały. Wreszcie świeże powietrze. Dobrze zostawić to piekło za sobą. I co dalej? Rozbijemy tutaj nasz obóz i ruszymy w drogę o wschodzie słońca. Następny cel będzie ostatni w tym kraju. Starożytny most nad rzeką Balat, na granicy z Jakastanem. Gdy go przekroczymy, będziemy wreszcie bezpieczni. To naprawdę dobre wieści. Do zobaczenia, Kerk. Kochani, na tym momencie zakończymy odcinek. Będziemy poruszać się po kolejnej takiej zimowej scenerii i lokacji, która swoim ogromem nie każdego może zachwycić tak naprawdę. Ponieważ jest to kompleks sportowy Olimpia. Opuszczony kompleks sportowy oczywiście przy Baranur. Na sam koniec tej cutscenki mieliśmy też do czynienia z... Ja mam umowę z tamta właściciel. Jurta dla panna Kate aż do końca? Właściciel mieszkać winna jurta, więc ta dla panna Kate, żeby miło móc spać. Okej. Okay. To naprawdę bardzo miłe z pana strony, panie Borut. Dziękuję pięknie. Dobrze, mamy nawet własną jurtę, otrzymaliśmy od pana Boruta. Także spoko, możemy się przespać, ale jeszcze tego nie będziemy oczywiście robić. Gdyż czekają na nas kolejne zadania i przygody. Spróbujemy się zintegrować trochę z Yukolami. O, widać nawet Yuki tutaj po lewej stronie, także fajnie, gdybyśmy jeszcze mieli możliwość z nimi się pobawić. Porozmawiamy jeszcze z Oskarem. A przede wszystkim dowiemy się, czy będziemy mieli do czynienia z przyjaciółmi, a być może kolejnymi wrogami. Gdyż ta postać stojąca na skarpie dość mocno musiała zainteresować się naszą migracją, skoro nie postanowiła się wychylać. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu odcinka, napiszcie kochani Oskar w komentarzu, a przypomnę wam również serduszko. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, wpadajcie na social media. Wszystkie linki są w opisie. Cześć, trzymajcie się. No jeszcze ta muzyka. No, przerobiona rzecz o Syberii 2, tak czuję. Na razie.